Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars i to co dzisiaj zrobię, długo o tym myślałem, czy warto jest dzisiaj otworzyć tą ofertę i czy w ogóle jest sens. Ta oferta będzie dostępna przez 14 dni. Kiedy dodadzą Gina? Zapewne, słuchajcie, dodadzą już go za niedługo lub w połowie lutego, więc zapewne kilka z osób was powie, że robię błąd, że teraz otwieram ten pakiet, ale po pierwsze chciałbym wydropić legendę, po drugie ostatnio robiłem opening, gdzie otwierałem 6 megaboxów i powiedziałem, że jeśli tam zostawicie 10 tysięcy polubień, to zrobię kolejny taki opening, no i zostawiliście tam ponad 9 tysięcy polubień, więc tutaj mogę zrobić kolejny podobny opening, tylko że zrobić opening z 4 megaboxów, tak? Bo na pewno nie będę kupować skina, bo skin, słuchajcie, nam nie da pucharków. Osoby, które już mają wszystkie postacie, to mogą się pokusić o to, żeby spuścić z takiej oferty właśnie kupić sobie skina, a są już dostępne, słuchajcie, skiny Daryl. Daryl jest bardzo ładny, tutaj jest Colt i jest, słuchajcie, Brock, tak? Tutaj są właśnie te skiny już dostępne, chociaż tu mam megaboxa za 60 gemów jeszcze. To jeszcze, słuchajcie, lepiej. To jeszcze lepiej. Powiem wam, że jeszcze lepiej, kurczę. I w ogóle zaczął się ten nowy rok chiński i widać, że menu jest teraz ma całkowicie inny kolor. I według mnie ten kolor jest ładniejszy niż ten normalny. To możecie napisać na dole w komentarzach. No i co, słuchajcie. Chyba przystępujemy do tego openingu. Pora trafić tą legendę. A jeśli chodzi o samo polowanie na Gina, to będzie, słuchajcie, bo jeden widz ma dla mnie bardzo dużo boxów. Ja na swoim smurfie mam ponad 70 już bro boxów i 7 big boxów. Także tam też być może będzie bardzo wielkie polowanie na Gina. No i co, słuchajcie, chyba bez zbędnego dłuższego gadania. Oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, gdy będą, słuchajcie, kolejne łapeczki. Myślę, że kolejne 10 tysięcy polubień możemy znów w przyszłości zrobić kolejne takie polowanie. Dzisiaj 4 megaboxy, tak, bo tu mamy 2 w ofercie, 2 do kupie. Jeszcze nam coś chyba zostanie gemów, to może sobie otworzymy, kurczę, jakiegoś big boxa plus 1500 golda. Przyda się oczywiście, przyda się, słuchajcie, bo gold tutaj w Brawl Stars bardzo ciężko się zbiera. Dobra, lecimy z openingiem, słuchajcie, bez zbędnego przedłużania. 4 megaboxy, myślę, okej, okay, uwaga, słuchajcie, w tym momencie kupuję i się mi gra troszkę, kurczę, ścięła. Ktoś mi tu jeszcze wysyła. I dobra, słuchajcie, 170 gemów. W tym momencie 1500 coinsów i lecimy z openingiem mega boxa. Jeśli tu będzie... Nie, tutaj, słuchajcie, chyba nic nie będzie, bo pokazuje mi 5, słuchajcie, a jak pokazuje 6, to jest nowa postać. Bo plus 19 i Frank plus 50 i Daryl plus 65, 2 tikety i 3 gemy. I tak, słuchajcie, wygląda pierwszy drop. Teraz drugi megabox i też nie ma nic, słuchajcie, jestem zawiedziony, bo ja mam naprawdę bardzo, ale to bardzo, kurczę, ogromnego pecha właśnie do megaboxów. Piper plus 70, jest ok. I tak to wygląda, słuchajcie, i teraz mogę sobie właśnie kupić stąd. Czy mi się wszystko w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa mi się. I też, słuchajcie, nic, też nic, kurczę. No pech jak cholera, Mortis to na pewno się przydadzą te punkty. Pam, 80. Rico, oj kurcze, coś mi pokazuje. Aha, 200 tych, dobra. Już myślałem, o, 15 gemów. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dobrze. Mamy 143 gemy. Więc teraz lecimy z tym megaboxem. Kupujemy tego megaboxa. Tak jest, 193. Mortis, Piper, Rico, Frank. I naprawdę jestem, słuchajcie, mega zawiedziony. Mega zawiedziony jestem. Kurczę, spodziewałem się tutaj, że... No, że jednak mi coś wyleci. To jeszcze sobie otworzymy dwa big boxy sobie otworzymy. Tak jest. Może coś wyleci, może nie wyleci. Rico, Daryl, bo... Dwa event tikety. I jeszcze jedno. Słuchajcie, powiem wam, że ja mam bardzo ogromnego pecha. Mój pech, słuchajcie, jest no po prostu no duży. Słuchajcie, mój pech jest naprawdę bardzo duży. Dobra, jak to teraz wygląda? Kupiliśmy, czy tu było za 49, mogłem sobie wziąć 100
150 power pointsów, ale dobra, to nie jest, słuchajcie, ważne. Zrobię sobie, ulepszę sobie właśnie mojego ziomka El Primosa. 800, tak jest, i teraz mogę sobie go zrobić już na, wow, już na 9 level. Jest naprawdę ekstra. Chociaż mogłem to zrobić, kurczę, wcześniej, bo może by mi wyleciał, słuchajcie, Star Power. Ajajaj, ajajaj, kurczę, mogłem zaczekać. No ale dobra, słuchajcie, 9 level El Primo i zaraz sobie go sprawdzimy na Skull Creeku. Tak, dobra. Aj, kurczę, ale przynajmniej, słuchajcie, El Primo mogłem sobie zrobić, to jest taki plus właśnie. I kurczę, jak mi wyleci Star Power, to na pewno zrobię o tym odcinek. Ale grunt, że mam, słuchajcie, teraz już. Dobra, tutaj wejdę chyba bodajże. Dobra, tutaj cofam. Może pójdę gdzieś dalej, tutaj na te dwa ten. Oj, 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 tu nie będę miał jak wejść zaraz. Dobra. Wziąłem sobie ten. Jest naprawdę ok. Mam już 4 Power Cubesy. Może sobie wyczekam, bo tym El Primo to chociaż kurczę, nabiłbym sobie ulta tym El Primosem, nie? Nabiłbym sobie ulta. Tak jest. I kurczę, troszkę zepsułem, bo mogłem pierwsze zrobić tego El Primo, bo nawet w sumie, ale też kurczę, nie wiedziałem, że mogę zrobić go na 9 level, tak? Ale dobra, trudno się mówi, słuchajcie, mówi się już trudno. No niestety. I teraz będę sobie po prostu koksił El Primosem. Oj, 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 tutaj wyczyścili już ten środek całkowicie. El Primo, teraz generalnie El Primo zostawiam sobie na tryby, tak? Zostawiam sobie na tryby, nie puszuję nim aż tak bardzo, bo on jest fajny na Brobala, jest fajny na Heista i jest fajny też na, no, nie na każde banty, ale jest, no, okej, okay też. Powiem wam, że jest okej, okay, kurczę. Dobra. No, podejdź tutaj, gościu. O, tu już go ładnie obiłem. Idę po tego bula, bo jest sprawa tego typu, że... Dobra. Zabiłem Leona. I niestety dopadły mnie Shelki. Tam Mortis sobie żyje. Mortis się bawi naprawdę bardzo, ale to bardzo świetnie. Więc może sobie... W sumie ja to tak, słuchajcie, teraz jeśli chodzi o granie w ogóle... Jeśli chodzi, słuchajcie, o granie na solo i takie sprawy, to ja teraz tak szczerze powiedziawszy mało gram. Mało, kurczę, gram, bo wolę sobie grać tryby, ale naprawdę, słuchajcie, to menu teraz, ten kolor wraz z tym nowym chińskim rokiem jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładny, podoba mi się w cholerę, powiem wam szczerze. Okej, okay. Szybko to tutaj zbijemy. Spoko, poko, poko, tu pójdę sobie. No nie wezmę, no nie wezmę. O, nitka chodzi. Może bardziej odważnie, bo nie podejdę. Chociaż ona mnie też tu obija ładnie. Ale... Powiem tak, że... Stanę przy czymś. Spróbuję przykampić trochę. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Tamty ma... Co, ten bull do mnie podchodzi? On chce mnie zabić, skurczybyk. On teraz padł. Dobra, zabiłem go. Ale nie wiem, czy ucieknę przed tym. Nie uciekłem przed Coltem już. Nie uciekłem przed Coltem. Colt mnie, kurczę, w ogóle zabił. Ale minus jeden. No właśnie, słuchajcie, to o czym mówię, kurczę, że normalnie tak mnie strasznie denerwuje granie, słuchajcie, na solo. Że chyba sobie odpalę Heista. Spróbujemy sobie zagrać na Heiście. Heist, Heist, Heist. I to będzie, słuchajcie, ostatni meczek w ogóle na tym odcinku. Zaraz sobie sprawdzimy. Dobra. To jest Pam. Pam na tego Heista, powiem wam, że jest spoko. Dobra. No, mamy Leona w teamie. Mamy, słuchajcie, Leona w teamie.
Ajajaj. Kurde. Prawie padło. 65%. Zaraz tu będzie się chyba nam El Primo ładował na save. Ale zobaczymy zaraz. Ojej, stanąłem przy nim. Oj. I od razu skaczemy. Ajajaj, 48%. I powiem wam, że ten Frank dość mocno obił, kurczę. Dość mocno obił. Nie! Nie mogę ciebie trafić, gościu, nie? Oj. Dostaliśmy, słuchajcie, w dupę, ale wydawało mi się, że wygramy, kurczę. Wydawało mi się, że wygramy. Tutaj, no, Leon na 8 levelu i Pam na 8 levelu, a tutaj troszkę niższe levele były. No, ale niestety, słuchajcie, no nie pykło, ale lubię grać. Lubię grać, słuchajcie, lubię się teraz bawić hejsty, banty, brobala i nawet gemgrawa. Ej, może wyleci Star Power, co? Ale bym się, kurczę, śmiał. Ale bym się śmiał, a nie ma. Nie ma niestety, słuchajcie, Star Powera do El Primosa. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Zostawcie łapeczkę w górę. Troszkę mi się spadło z 8K, ale to, słuchajcie, nie patrzę na to aż tak bardzo, że tam miałem 8000 parków, a teraz mam mniej. To tyle. Naprawdę to menu strasznie... To mi się tak, słuchajcie, podoba, że to mogę chwalić przez cały dzień i przez całą noc. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdro, wariaty. Yo.